Dzień dobry, Tomasz Sekielski. Zapraszam na nowy cykl, który dla Państwa przygotowaliśmy o nazwie Walcząc o oddech. Pewnie można się domyślić, że będzie chodziło o astmę. Jak ją leczyć? Jaka jest skala problemu? Jak wygląda profilaktyka, a jak system leczenia w Polsce? Temu będzie poświęcony cykl Walcząc o oddech. Moimi gośćmi są Anna Bendrisi, dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, koordynator Koalicji na rzecz leczenia astmy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesor Marek Kulus, alergolog, pediatra, pulmonolog, kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Koalicji na rzecz leczenia astmy. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, bardzo miło. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Panie profesorze, może najpierw, czym w ogóle jest astma? Bo pewnie wszyscy słyszymy astma, ale możemy błędnie w ogóle myśleć, czym jest ta choroba. Proszę powiedzieć w ogóle, czym jest astma. Astma często kojarzy się napadami duszności, świszczącego oddechu, aż całkowitego braku oddechu, tak jak to na filmach widzimy. I źle przystawiony inhalator, który na filmach notabene funkcjonuje, powoduje to, że od razu pacjent zaczyna lepiej oddychać. Ratuje życie. Nie? Ratuje życie. I faktycznie leki rozkurczające oskrzela są tymi lekami, które rozkurczają oskrzela, pozwalają, ułatwiają oddychanie. Ale powiedzmy sobie tak naprawdę, że duszność jest tym objawem stosunkowo późnym, wskazującym na to, że astma jest niekontrolowana. Tak naprawdę astma to jest przewlekłe zapalenie w drogach oddechowych, u którego podstaw leży alergia, które charakteryzuje się tym, że w tych drogach oddechowych i mięśnie się nadmiernie kurczą i jest stały obrzęk śluzówki, czyli zwęża się światło i jest nadmiar wydzieliny, w związku z czym często ci pacjenci, którzy mają takie gwałtowne napady duszności, wcześniej mieli już pewien dyskomfort, wcześniej pewnie mieli kaszel. I dlatego powinniśmy pamiętać, że astma jest przewlekłym procesem zapalnym, charakteryzującym się taką zmiennością objawów, dusznością, kaszlem i ustępuje to albo samoistnie, albo pod wpływem odpowiedniego leczenia. A czy jest rozróżnienie na astmę alergiczną i niealergiczną? To jest takie rozróżnienie, które u dorosłych jest szczególnie ważne, ale ja myślę, że dla pacjenta najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że ma astmę, dlatego że leczenie jest w odpowiedzialności lekarza. Lekarz powinien zalecić właściwe leczenie. Pacjent, jeżeli wie, że ma astmę, a obie postacie pod względem klinicznym niewiele się różnią od siebie, jest różnica tylko w czynnikach wywołujących objawy, to myślę, że dla pacjenta jest najważniejsze, żeby wiedzieć, że te czynniki indukujące powinien ich przede wszystkim unikać, bo to jest podstawa leczenia, unikanie czynników szkodliwych. Natomiast faktycznie możemy rozróżniać astmę alergiczną i niealergiczną, gdzie tą drugą powodują na przykład często infekcje. Rozumiem, że przebieg samej choroby, czyli ciężki i łagodny, zależy po prostu od tego, na jakim etapie jest ta choroba, tak? To nie jest tak, że astma zaczyna się od razu od przypadków ciężkich. To są pewne predyspozycje wrodzone, bo są tacy pacjenci, którzy mają te cięższe postacie astmy i to organizm, jak gdyby pewna genetyka nasza za to odpowiada, więc są tacy pacjenci predysponowani do ciężkiej astmy, ale astma ma wiele twarzy właśnie, od tego, o czym pan powiedział. Są tacy pacjenci, którzy mają bardzo ciężką postać, którą od samego początku widać i są tacy pacjenci, którzy nie wierzą w to, że mają astmę, bo te objawy pojawiają się sporadycznie, raz, dwa razy do roku i same mijają, więc te postaci jest bardzo wiele, prawda, i często jest bagatelizowana. Pani dyrektor, ile osób choruje w Polsce na astmę? W Polsce na astmę choruje ponad 2 miliony osób, natomiast my zakładamy, tak w zasadzie to chyba na pewno wiemy, że 4 miliony ma objawy, natomiast nie ma świadomości choroby. Ale to przerażające liczby są.
Tak, to są liczby przerażające i to jest bardzo duża rozbieżność między tymi liczbami. A to wynika głównie z tego, że pacjenci, którzy mają objawy lekkie, objawy napadowe, chwilowe, oni po prostu sobie lekceważą. No my mamy tendencję do lekceważenia objawów i życia tu i teraz. Bardzo często nasze zdrowie schodzi na drugi plan. Chyba każdemu z nas zdarzyło się mieć kaszel. Co sobie wtedy myślimy? Kolejna infekcja. Przeziębienie. Przeziębienie. Duszność w klatce. Myślimy, za dużo pracuję, jestem zestresowany, przemęczony. A tak naprawdę to są pierwsze objawy astmy. A ten ciężki przebieg, to ile jest osób w Polsce? Ten ciężki przebieg, tak jak nawet ostatnio z panem profesorem rozmawialiśmy, to jest około 3% tej cyfry, którą podałam, czyli ponad 60 tysięcy chorych ma astmę ciężką. Astmę z najgorszym rokowaniem i z najcięższymi powikłaniami, objawami. Dobrze, to rozmawiamy oczywiście i nie kończymy jeszcze rozmowy, ale na tym etapie, żebyśmy zebrali ten pakiet informacji, który już otrzymaliśmy. Na co szczególnie zwrócić uwagę, żeby nie czekać za długo z wizytą u lekarza? Czy przede wszystkim na swoje objawy. Jeżeli widzimy, że w naszym zdrowiu dzieje się coś niepokojącego, jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli mamy napady duszności, jeżeli mamy napady kaszlu, nie czujemy się dobrze sami ze sobą, my potrafimy wyczuć, że coś jest z naszym organizmem nie tak. Bardzo często też, i to pragnę nadmienić, nasze otoczenie, bliscy zwracają nam uwagę na pewne dolegliwości, powinniśmy udać się do lekarza. Z danych, które dostałem, wynika, że od wystąpienia pierwszych objawów do pełnej diagnozy w Polsce upływa 7 lat. I aż mi trudno było w to uwierzyć. To strasznie długi okres. Dlaczego tak długo, pani dyrektor? To jest strasznie długi okres. Natomiast pamiętajmy, że to jest cyfra uśredniona. My mamy w Polsce bardzo dobrych specjalistów i diagnozy są stawiane bardzo szybko, ale oczywiście jest też tak, że diagnozy trwają miesiącami bądź latami. Proces diagnostyczny to jest proces złożony. Na niego składa się kilka czynników. To jest przede wszystkim pacjent i jego otoczenie. Potem mamy lekarza pierwszego kontaktu, specjalistę POZ-u i mamy lekarza specjalistę, czyli alergologa, pulmonologa. Jeśli coś w tym łańcuchu nie zagra, wtedy ten proces diagnostyczny się wydłuża. Ale ja dalej pragnę podkreślić, że kluczowym elementem jest pacjent. Od niego zależy, kiedy się zgłosi do lekarza. Żeby nie lekceważył objawów, to jest najważniejsze. A pan, panie profesorze, podobnych wniosków dochodzi, że dlaczego taki długi okres od pierwszych objawów do ostatecznej diagnozy? Ja mam tutaj jako takie spojrzenie pediatryczne na to, mam wrażenie, że czasami w Polsce mamy nawet nadrozpoznawalność astmy u małych dzieci, dlatego że teraz każde dziecko prawie ma nebulizator, często jest inhalowane lekami, które są używane w leczeniu astmy, często są to glikokortykosteroidy w nebulizacji. Te nebulizatory są powszechne. Większość pacjentów i rodziców takie nebulizatory posiada. A to nie przesada? I to jest tak, że tutaj powinniśmy pamiętać o tym, że część z tych dzieci nie ma astmy, tylko ma skurczoskrzeli przyinfekcyjny, czyli tak naprawdę to nie jest, czyli tutaj mamy nadrozpoznawalność astmy, ale tylko w tej najmłodszej grupie. Natomiast często jest też taka prawidłowość, którą widzę, że nawet jak z tej grupy wyjdzie kilkanaście procent pacjentów, którzy mają astmę, to lekarz nie mówi im, że to jest astma, tylko, mimo że ma leczenie przeciwastmatyczne, tylko dalej idzie pod flagą takiego rozpoznania, że to jest nawracające, obturacyjne zapalenie oskrzeli. Dlaczego? Chociaż są pewne podstawy. Tutaj myślę, że to jest taka obawa z jednej strony rodziców i być może to lekarze wyczuwają, że obawia rodziców przed pewnym stygmatyzowaniem. Że to wyrok jest, tak? Że to jest wyrok, że to jest choroba na całe życie. A to nieprawda, dlatego że astma oczywiście jest chorobą zwykle na całe życie, ale my potrafimy ją właściwie leczyć i doprowadzić czasami nawet do remisji, czy takiego okresu, kiedy w ogóle nie mamy objawów. I z drugiej strony też mam takie sytuacje często, gdzie
jak są nastolatki, prawda, ojciec przychodzi z dzieckiem i mówi, wie pan, te leki jego mnie też pomagają. Bo podbiera dziecku lek i ja mówię, ale tam dalej gabinet jest, gdzie przyjmuje lekarz, który leczy dorosłych, prawda? Proszę tam podejść. I nie wiem, czy to się z dużym oddźwiękiem spotyka, dlatego że jeżeli leki dziecka mu pomagają, no to jak przepiszę mu podwójną dawkę leków, prawda, no to on tam uszczknie trochę z tych leków wtedy, kiedy to potrzebuje. I to jest właśnie jeden z tych elementów, o których tutaj pani dyrektor mówiła. Czyli że wracamy do pacjenta. Tak jest, że jest też pewna odpowiedzialność po stronie pacjenta, że tutaj nie zawsze oni przyjmują to rozpoznanie. To wymaga rozmowy, dyskusji. Wiadomo, ile czasu lekarze mają na to, żeby porozmawiać. Oczywiście mnie jako profesorowi łatwo jest poświęcić więcej czasu z pacjentem. Oni lubią sobie porozmawiać, wyjaśnić pewne problemy. Natomiast w takim codziennym natłoku zajęć i aktywności tej lekarskiej, młodsi lekarze pewnie trochę tak bagatelizują ten problem dyskusji, wytłumaczenia, gdzie jest klucz tego problemu. Ale dobrze, czy ci lekarze rodzinni, lekarze pierwszego kontaktu mają wystarczające przeszkolenie, wiedzę, jeśli chodzi o diagnozowanie astmy? No tutaj myślę, że jeszcze pewnie wiele rzeczy jest do zrobienia i my jako Koalicja na Rzecz Leczenia Astmy po pierwsze, przed miesiącem opublikowaliśmy taki konsensus dotyczący leczenia astmy napisany przez trzy towarzystwa, Polskie Towarzystwo Alergologiczne Chorób Płuc i Medycyny Rodzinnej. Taki właśnie skrócony algorytm postępowania u pacjentów z podejrzeniem astmy i leczenia astmy. To ma być taki podręcznik leczenia współczesnego astmy. Chcielibyśmy, żeby to było co roku unowocześniane i tam, żeby był przepis na to, jak postępować, kiedy kierować do specjalistów, kiedy lekarz może sam rozpoznawać astmę, bo astma jest rozpoznaniem klinicznym. Nie potrzebujemy badań. Tutaj ten wywiad dobrze zebrany jest niezwykle ważny, dlatego że na podstawie objawów klinicznych możemy rozpoznać astmę. A czy, jeśli już mówimy o pacjentach, czy pacjenci mogą na przykład, żeby czuć się bezpieczniej, poddawać się jakimś badaniom profilaktycznym, nie wiem, raz do roku, raz na dwa lata, badaniom, które ostrzegą ich, że coś się może dziać nie tak? Tutaj jest troszeczkę inaczej niż z chorobami układu krążenia, bo tutaj takich badań profilaktycznych niestety nie mamy. Tutaj są raczej brane pod uwagę przede wszystkim objawy i to, żeby tych objawów nie bagatelizować, a my lubimy bagatelizować objawy. Pani dyrektor, z czym poza samą chorobą mierzą się chorzy na astmę? Mierzą się na pewno z bardzo negatywnymi emocjami, ale jeszcze chciałabym może nawiązać do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, bo myślę, że może to być bardzo ciekawe dla naszych odbiorców, dla naszych słuchaczy, widzów, że częściej, jeżeli mówimy o dzieciach, częściej na astmę chorują chłopcy. I co ciekawe, są takie badania socjologiczne, które mówią, że matki częściej projektują swoje objawy na synów niż na córki i częściej przejmują się chorobami swoich synów niż córek. Natomiast sytuacja nam się odwraca, jeśli mówimy o dorosłych. Bo jeżeli chodzi o dorosłych, częściej chorują kobiety i nie bez znaczenia jest otoczenie, właśnie rodzina i dzieci. Mamy takie dane z badania Global Burden of Disease, które właśnie potwierdzają, że kobiety chorują częściej, ponieważ bardziej przejmują się otoczeniem, rodziną, zresztą możemy zauważyć w Polsce, Polki to siłaczki, pracują aktywnie, zawodowo, myślą o wszystkim i o wszystkich, tylko nie o sobie. To tak przepraszam, że wróciłam, bo to myślę, że takie ciekawe informacje. Natomiast wracając do pana pytania. A czyli stres wpływa też na to, że astma się pojawia? No bo ja rozumiem, że teraz pani przedstawia obraz osoby, i słusznie, która jest po prostu skupiona na wszystkim i na wszystkich. Rozumiem, z tym jest związany jakiś stres i dlatego ta astma panie profesorze, to jest pojawia się. Bardziej pytanie do pana. Nie, bo to jest ciekawe. No, tak, to jest ciekawy na wątek. Pewno. To, ja gdzieś wyczytam, że też zmiany hormonalne chyba bardziej. Tak, tak, ale stres na pewno. To ja opowiem taką sytuację, przepraszam, ja już swoje lata mam, więc tak zwracam do młodości, kiedy zaczynałem karierę jako lekarz. I pamiętam, że to były czasy, kiedy jeszcze nie było sterydów wziewnych, więc to leczenie było troszeczkę inne.
i pacjenci do nas trafiali z napadami duszności. I ponieważ dyżurowałem na trzech oddziałach, jeden z nich zajmował się chorobami alergicznymi, między innymi astmą, to wiedzieli młodzi ludzie, którzy trafiali, że zajmuję się astmą, w związku z czym ja jestem przygotowany do tego, żeby im szybko pomóc. Ja po prostu wiem, jak ten algorytm postępowania przebiega i oni się od razu lepiej czuli, jak mnie zobaczyli na tym oddziale, prawda, od razu się wyluzowywali. Moi koledzy, którzy pracowali na hematologii, nie byli tak biedni w tej sztuce, w związku z czym, jak młody człowiek, który do nas powracał, bo to była taka choroba, która była męką dla tych pacjentów, dlatego że ciągle te napady powracały i powracały przed erą sterydów ziemnych. Teraz zupełnie jest inaczej. Jeżeli ten młody człowiek zobaczył, że ktoś jest na przykład z oddziału hematologicznego i on ten algorytm zna, ale go tak bardzo nie czuje, nie wie, jakie tam te niuanse są potrzebne, to wtedy dużo dłużej ten napad astmy trwał i dużo trudniej go było z tego napadu wyciągnąć. Więc ten czynnik emocjonalny jest olbrzymi. Także to tutaj możemy z pewnością powiedzieć, że te psychę tutaj bardzo mocno oddziałuje na pacjentach i tak jak we wszystkich chorobach alergicznych widzimy to, że w badaniach nawet klinicznych, że efekt placebo u chorych na choroby alergiczne jest, myślę, że większy niż w innych chorobach. Wrócę do tego pytania o to, jak choroba wpływa na chorych, nie tylko w kontekście samego zdrowia, problemów z oddychaniem. Znaczy chorzy, szczególnie na tą najcięższą postać, oni oprócz tego, tak jak zresztą słusznie Pan wspomniał, mierzą się z objawami swojej choroby, do tego dochodzi ten proces diagnostyczny, nie zawsze łatwy. Poszukiwanie ścieżki leczenia, tej właściwej, no i pojawiają się emocje. Najczęściej to są emocje bardzo, bardzo negatywne, które wywołują frustrację, a czasem nawet depresję. Natomiast jeżeli mam wymienić te emocje, takie trzy, które mi najbardziej przychodzą na myśl, bo ja nie choruję na astmę, ale wiem to z raportu, który opracowaliśmy, to pacjenci mówią o strachu, bo choroba jest nieprzewidywalna, więc oni się boją o własne życie. Oni nie wiedzą, kiedy dostaną zaostrzenia, nie wiedzą, kiedy przyjdzie ten napad i boją się, że nikt im nie pomoże, szczególnie jak będą sami w domu, bo jeśli są opiekunowie bliscy, oni doskonale wiedzą, jak reagować. Bądź jeżeli są w miejscu publicznym, no i są osoby obce, chory się dusi, nie może powiedzieć słowa i te osoby nie wiedzą, jak mają zareagować. Myślę, że do tego dochodzi poczucie wstydu. Często osoby chorujące na astmę ciężką to osoby otyłe, zależne od innych, nie zawsze mające sprawność fizyczną. No i też takie poczucie wykluczenia, odosobnienia. Jedna z pacjentek napisała, że ona przestała się śmiać, bo śmiech wywołuje kaszel. Naturalna czynność, która towarzyszy nam w chwilach, kiedy jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, ona po prostu przestała się śmiać. Kolejna pacjentka napisała, że kiedyś oskarżono ją, że przyszła zabić. Jak mieliśmy epidemię koronawirusa, każdy, kto kaszlał, był potencjalnym nosicielem. Tak, bombą biologiczną. Tak, bombą biologiczną, a osoby chore na astmę w momencie, kiedy zmienia się temperatura, czyli na przykład wchodzą z dworu, nie wiem, do galerii, do urzędu, zaczynają kaszleć na skutek zmiany tej temperatury. Proszę sobie wyobrazić, jak oni się musieli czuć, kiedy musieli coś załatwić w trakcie epidemii i w ten sposób ich oskarżano. To było dla nich bardzo upokarzające. Powiedziała Pani o strachu tych osób, że cały czas żyją z taką myślą, że mogą dostać poważnego ataku, że ich życie jest zagrożone. I powiedziała Pani o tym, że najbardziej boją się być albo sami w domu, albo być gdzieś w miejscu publicznym, ale nie z osobami bliskimi, które wiedzą, co im dolega. Czy jesteśmy w ogóle w stanie teraz powiedzieć w trakcie tej rozmowy, jak my, właśnie osoby z tłumu, mają reagować w sytuacji, w której ktoś, kto ma astmę, dostaje takiego poważnego ataku? Co powinniśmy robić? Tutaj na pewno jako społeczeństwo nie jesteśmy do tego przygotowani. Takie specjalne programy edukacyjne są w wielu krajach próbowane. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo duży taki trend i moda na to, żeby właśnie takie szkolenia społeczne, prawda, i szkolenia środowiskowe, na przykład w szkołach były prowadzone, jak temu pacjentowi pomóc. Ale tutaj na pewno
nie jesteśmy do tego przygotowani, ale też nie powinniśmy demonizować tego, dlatego że astma to nie jest taka choroba, gdzie człowiek traci przytomność w ciągu sekundy, tak jak to jest w chorobach krążenia czy jakichś neurologicznych. Tutaj mamy zwykle takich trochę objawów przepowiadających to, co się będzie działo za chwilę i myślę, że ci pacjenci, jeżeli tylko nie zlekceważą pewnych sygnałów ostrzegawczych, jeżeli tylko posiadają przy sobie leki, to są w stanie, jak powiem, rozładować to, co się dzieje. Więc tutaj aż tak, takie obawy ze strony otoczenia nie powinny być z tym związane. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o na przykład działania w szkole, my przez wiele lat jako Polskie Towarzystwo Alergologiczne zabiegaliśmy o to, żeby w szkole można było podawać leki dzieciom chorym na astmę. Pod koniec ubiegłego roku udało się to ustalić, wyszło rozporządzenie ministra dotyczące tego, więc ta nasza wieloletnia walka o to, żeby anafilaksja właśnie, czyli takie gwałtowne wstrząsy po urządleniach, po zjedzeniu orzeszków, żeby to można było w szkole jakoś opanowywać. Pewne algorytmy staraliśmy się przekazać. Są takie edukacyjne materiały przygotowane dla nauczycieli, a my jako Polskie Towarzystwo Alergologiczne chcemy nauczycieli edukować, więc tutaj gwarantujemy swoją pomoc. Porozmawiajmy może też o mitach, które towarzyszą, gdy dyskusja dotyczy astmy. Po pierwsze, czy to jest choroba na całe życie? Tak. To niestety jest ta zła wiadomość, że jeżeli mamy astmę, to jest to choroba, która zwykle wskazuje na pewną skazę w naszym organizmie, mówiącą o tym, że nasz układ odpornościowy działa inaczej reaguje na bodźce. Natomiast chciałbym, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest wiele czynników, które mogą powodować, iż z tej astmy, czy tą astmę będziemy mogli bardzo dobrze kontrolować, nawet czasowo odstawiać leki, jeżeli to jest ta postać łagodniejsza. Takim jedynym na razie instrumentem, który rodzi nadzieję, że z astmy możemy wyleczyć, ale to też jest takie pewnego rodzaju, może nieprecyzyjne słowo, jest immunoterapia alergenowa. Czyli jeżeli ktoś jest uczulony na pyłki drzew, pyłki traw, i to jest ten czynnik, który indukuje napad astmy, to jeżeli będzie odczulany we właściwy sposób, ten pacjent będzie mógł tolerować lepiej otoczenie i jego astma po prostu zupełnie zostanie wyleczona. Ale tak jak powiedziałem, to jest na razie niewielka grupa alergenów, które możemy w ten sposób pozytywnie leczyć i w większości pacjentów właściwe leczenie przeciwzapalne, czyli stosowanie leków, prowadzi do tego, że tych objawów prawie w ogóle nie ma. Pacjent może się cieszyć pełnią życia, korzystać z wysiłku fizycznego, z tym, że musi pamiętać, że zawsze kiedyś ten zły moment dla niego może się zdarzyć, taka zły splot przypadków, infekcja, gdzie te leki, ta intensyfikacja leczenia, zwiększenie dawek leków będzie konieczne. Wspomniał Pan o sporcie, bo to też jest często powtarzane pytanie, czy raczej opinia, że astma wyklucza z aktywności fizycznej. Ja już nie chcę przypominać biegaczek norweskich, narciarek, które wszystkie tam chyba na astmę chorują i zdobywają olimpijskie medale, bo to w ogóle inna historia. Natomiast z tego, co Pan powiedział przed chwilą, wynika, że astmatycy mogą normalnie uprawiać sport, spacerować, być aktywnymi. Ja sobie czasami żartuję właśnie, że jak przepisuję pacjentom leki, to mówię tam do nastolatka, wiesz, daj ci taki lek, które używały norweskie narciarki, prawda? I to jest taka zachęta, żeby on też to stosował, bo będzie tak samo biegał jak one, prawda? Więc to jest taka pozytywna motywacja.
Natomiast jeżeli chodzi o inne dziedziny sportu, to też są takie badania, które mówią o tym, że na przykład hokeiści szwajcarscy w 40% mają nadreaktywność oskrzeli, czyli też taką skłonność do astmy. Ja nie wiem, jak tam Szwajcarzy w hokeja w tej chwili stoją w rankingu, nie, prawda? Czyli... Także, ale to też jest coś, co wskazuje na to, że ten kontakt z zimnym, suchym powietrzem jest tym czynnikiem indukującym napady astmy. I tutaj tak do tego musimy też podchodzić, że to zimne, suche powietrze faktycznie może pacjentom szkodzić. Ale sport jest wprost zalecany. Pewne rodzaje sportu są wprost zalecane przy astmie. Takim sportem jest pływanie, które polecałbym do spróbowania. To powiększa i pojemność klatki piersiowej, i zwiększa sprawność ogólną, i zawsze tłumaczę pacjentom, że lepiej mieć 6 litrów pojemności i stracić 50% swoich rezerw, niż mieć 2 litry i stracić 50% swoich rezerw, prawda? Bo no jest wtedy, tak, jest różnica. Prawda, to jest duża różnica, w związku z czym warto jest trenować, natomiast też to nie powinien być niestety sport wyczynowo. To powinien być taki sport właśnie dla poprawy naszej kondycji, dla poprawy naszej wydolności. Absolutnie nie powinniśmy z tych sportów rezygnować. Nie zdarza mi się, a jeżeli już, to w wyjątkowych sytuacjach, zwolnienie dzieci z zajęć wychowania fizycznego. Właściwie ten sport jest terapeutyczny. Tak jest. Z tego, co się nie mylę, chyba 27 sportowców w zeszłym roku na Igrzyskach w Pekinie, naszych sportowców, miał astmę. Oczywiście nie mówimy o astmie dramatycznej, ciężkiej, ale tak jak z tym, pan... Z tym to różnie jest, prawda? Bo dlatego ja na to tak patrzę przez pryzmat, bo na poziomie olimpijskim, prawda? 1% wydolności to robi różnicę, prawda? W związku z czym nawet jeżeli te leki tylko troszeczkę poprawią przepływy, to może różnie być. Ja nie chcę oczywiście nikogo tutaj oskarżać, natomiast myślę, że to nie są te najcięższe postacie astmy, prawda? To na pewno. Także, że to na pewno. Są ci pacjenci, którzy mają zwykle te łagodniejsze postacie, ale u których tym czynnikiem zachęcającym do uprawiania sportu było to, że oni poczuli się lepiej, prawda? W związku z czym dalej brnęli w uprawianie sportu. Złapali i być może osiągnęli takie rezultaty, gdzie reszta była mniej motywowana niż oni. Żeby rodzice to usłyszeli, bo rodzice często, tak mi się wydaje, trzymają te dzieci, które gdzieś tam mają zdiagnozowaną astmę, nie biegaj, nie chodź za szybko, i trzymają pod kloszem i to dziecko takie jest właśnie odizolowane od rówieśników. Ja często powtarzam, że dziecko sobie samo reguluje wysiłek. Jeżeli my czegoś mu nie narzucimy, to dziecko jak się zmęczy, to ukucnie gdzieś tam, odsunie się na bok. Natomiast tylko sztucznie stymulowane ono będzie na zawodach, prawda? Jeżeli będzie już czuło ten aplauz zewnętrzny, prawda, to wtedy może być sztucznie stymulowane do nadmiernego wysiłku. Jak tak rozmawiamy, to sobie myślę, że astma jest jedną z poważniejszych chorób na pewno, ale też jedną z chorób, o których wiedza w polskim społeczeństwie wciąż jest za mała. I jak rozumiem, to też jest jakiś cel koalicji na rzecz leczenia astmy, aby tę edukację społeczną w zakresie astmy prowadzić. Znaczy w ogóle, żeby opanować problem astmy, Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Koalicja podejmują działania popularyzacji wiedzy, edukacji. Tak? My w ogóle działamy na rzecz pacjentów alergicznych, w tym pacjentów z astmą. Oczywiście poprzez skrócenie tej ścieżki diagnostycznej, poprzez zapewnienie pacjentom odpowiedniego leczenia na wysokim poziomie. I my mamy takie leczenie, bo to też ja bym chciała, żebyśmy my to dzisiaj powiedzieli, bo nie chcę, żebyśmy tylko mówili o tych negatywnych aspektach, ale powiedzieli o tym, co jest dobre, bo naprawdę mamy bardzo dobre leczenie. I staramy się edukować różne grupy, od pacjentów, po ich otoczenie, media, nauczycieli, tak jak pan profesor wspomniał. Poprzez nasze social media podejmujemy współpracę z zasięgowymi influencerami. Naprawdę staramy się tak kształcić, żeby pacjent się nie bał, a jednocześnie podejmował właściwą decyzję, kiedy wyczuje, że coś jest nie tak. Bo to też jest choroba, która może dopaść każdego, bez względu na status społeczny i właściwie
każdy może się z tym zetknąć. Dokładnie. I pewnie w rodzinie każdy ma jakąś osobę, jeśli to są 4 miliony w sumie, nie, łącznie z tymi niezdiagnozowanymi, no to pewnie w każdej rodzinie jest ktoś, kto ma problem z astmą. I proszę też pamiętać, że chory to jest jedna kwestia, ale oprócz chorego choruje też otoczenie, więc ta liczba ulega zwielokrotnieniu. A co pani ma na myśli, że choruje otoczenie? Chory na astmę, szczególnie tą ciężką, musi całkowicie przeprogramować swoje życie. Na pewno jest mu łatwiej, jeśli ma wsparcie. Ale ta choroba rzutuje na wszystkie aspekty, począwszy od pracy zawodowej, po codzienne obowiązki, po spędzanie czasu z przyjaciółmi, po realizację swoich pasji. I nie możemy mówić, że choruje tylko sam chory. Choruje też jego rodzina, ona się musi do tego dostosować. Ona musi się nauczyć funkcjonować z tą chorobą i umieć reagować w odpowiednich sytuacjach. Ukazał się ostatnio raport Życie z astmą ciężką, punkt widzenia pacjenta. Jakie są wnioski tego raportu? Wnioski są, jest wiele wniosków. Począwszy od wniosków dla samych lekarzy, specjalistów, poprzez to, czego oczekuje pacjent, czego potrzebuje, co powinniśmy mu zapewnić. I tu się kłania edukacja. Pacjenci sami o tym mówią, że potrzebują więcej źródeł, więcej materiałów, bo my mamy bardzo mądrych pacjentów. Oni chcieliby się sami dokształcić. Wyszedł problem też troszkę jednak z niedodiagnozowaniem tej choroby. Jest często mylona z innymi jednostkami chorobowymi. No i na pewno rozwiązania dla decydentów. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie leczenia, ułatwienie pracy specjalistom, skrócenie ścieżki diagnostycznej. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o astmie, to zachęcamy do przeczytania tego raportu Życie z astmą, punkt widzenia pacjenta. Link do raportu znajdą Państwo w opisie programu, a przypomnę, to był program z cyklu Walcząc o oddech. Naszymi gośćmi byli Anna Bendrizi, dyrektor zarządzająca Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, koordynator Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy. Dziękuję bardzo. Oraz profesor Marek Kulus, alergolog, pediatra, pulmonolog, kierownik kliniki pneumonologii i alergologii wieku dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tomasz Sekielski, kłaniam się Państwu.